W końcu ukończyłem Kyliana Mbappé, do tego otworzyłem paczkę za 250 tysięcy, z której trafiłem dwa potężne walkouty. A następnie ikona 87+, z której trafiłem ikonę za blisko milion monet. To pierwszy pik 83+, na dzisiaj, nie wiem za co, nie wiem jak to dostałem, ale jest 86, no to jest dobra wiadomość. No to mamy na razie 10 paczek jeszcze bez nagród, jakieś tam paczki 5 piłkarzy 80+, 81+, 82 i 83. Dzisiaj, mówię, tylko walkouty. Nie mów, że Haaland od razu wylatuje. A, dobra. Dobra. Kurde, już tak patrzę, ale tutaj, dobra. Jakaś Jensen. Jakiś walkout chociaż, żeby był Brazil. Ludmiła. Ty, oni zmienili zdjęcie w ogóle, bo ona miała inne wcześniej. Paczka 5 piłkarzy 80+, tylko walkouty dzisiaj, tylko walkouty. Brazil! Słuchajcie, dzisiaj sobie otworzymy przy okazji 10 razy 83+. Jakieś te piki rozbudowy sobie zrobimy na pewno. Proszę, tym razem. Portugalia. Aha, dobra, 8-4. 8-4. Młody bardzo zawodnik, który poszedł do Ligi Arabskiej. To jest troszeczkę... Pokazuje, że za kasą można iść wszędzie. A to tak, nie, tak się nie robi, nie? I paczka 3 piłkarzy, widzowie Włochy, lewa obrońca, nic ciekawego. Po raz kolejny. Ja pierdziele, ale dramat po prostu z tymi paczkami. No to odbieramy nagrody za czwartą ligę, czyli dwie paczki, mega paczki rzadkich kart. Z nadzieją, że faktycznie tu będzie jakiś walkout, albo chociaż jakiś foder na kolejny foder. I 700 expa, co oznacza, widzowie, co oznacza, że prawdopodobnie odblokowaliśmy 20? Nie, dobra, ale jest blisko, jest blisko. Jedziemy, za to paczka piłkarska Prime, a my tutaj mamy Portugalię. Po raz kolejny lewo obrońca, João Cancelo pewnie. Nie. Dobra, proszę, tutaj kolejna. Ojej, to chyba będzie Mendy, nie? 84. Nie, Onana. O, jeszcze lepiej. Ej, jakby nie patrzeć, Onana ma takie zajebiste momenty i takie bardzo słabe momenty. Naprawdę, to jest zawodnik, który według mnie, on nie jest złym bramkarzem. On ma po prostu czasami taki problem z wyczuciem. Paczka 10 piłkarzy 83+. No to, słuchajcie, no za każdym razem było coś słabego z tych paczek. Nic ciekawego. Zero walkoutów praktycznie. Albo jeden walkout na przykład. Zero kart eventowych. Chociaż nie, no jedna była. Rivaldinho. I to tyle, nie? Zobaczymy, co dzisiaj. Mamy złotą, Hiszpanię, bramkarz, pewnie jakiś De Gea, nie? Nie, Ter Stegen. Nie, cały jakiś Ter Stegen, że to jest Sandra Panos. Ale dobrze, na Mbappé się przyda. Kurde, jaki Ter Stegen z Niemiec, debilu. A, jeden walkout, no zarąbiście. No wiedziałem, że tak będzie. Dobra, trzeba zrobić tych 100 centurionów. Mamy znowu złotą kartę. O, mamy bramkarza, to będzie dobry walkoutik na Mbappé, ale pojedynczy niestety. Kolejne foder... No dobra, paczka 100 piłkarzy, 20... Aha, ty! Bo to jest 25 rzadkich brązowych kart, 35 rzadkich srebrnych kart i 40 rzadkich złotych kart. Ja myślałem, że to wszystkie złote. Ale to mnie skamowali, widzowie, ja chcę zwrot tej paczki, rekompensatę. Da się gdzieś to zwrócić tutaj? Poczekajcie, jak to kliknąć? Pomoc? Nie wiem. Okej, mamy złotą kartę, brak eventowej, Włochy, SPD... Nie... Tonali, 86 walkout, ale pojedynczy. Kurde blaszka, ja już go mam. Ale po pierwsze, pojedynczy walkout. A po drugie, czy będzie inform w ogóle w tym? Bo może być 8-3, inform widzowie. Może być inform, jest inform widzowie. W końcu się odrobił, nie? I jest dużo foderku, także dobrze. I paczka, dwóch piłkarzy 85+, no czego się spodziewam. Mam nadzieję, że dwa walkouty albo karta eventowa. Chociaż, także lecimy. I jest to karta inform chyba. Francja, lewy skrzydłowy Kylian Mbappé, nie? Malard! No niezła inform. Dobrze jest trafić informa z tej paczki, bo kurczę, brakuje tych informów. I show, 8-5 razy 2, niesamowite. Skipniemy to. Wow! Ja to skipuję, widzowie! Van Dijk sobie z paczki sypie! What the shit! Dobra, paczka dwóch piłkarzy 85+. Zobaczmy, co się szykuje z tego. Ja widzę, kolejna złota karta. Modric pewnie, ale jakby był podwójny walkout, to byłoby miło. Idę stąd, nie? 8-7. Zaraz po tej paczce zobaczymy sobie, jakie mamy foderki. Co możemy dać na tego Mbappé, ostatni skład i czego nam brakuje? Polska! Lewandowski walkout! Nie. Pajor! Podwójny walkout! Vamos! Na Mbappé idealnie, widzowie, na Mbappé idealnie. 8-7, 8-8, w końcu coś oddało. Myślałem, że Lewandowski, kurde blaszka. Przydałby się Lewandowski. 9-1 taki, nie? Dobra, paczkę 5 piłkarzy 83+, za 80 ukończeń architekta radioaktywnych i proszę, żeby tutaj był chociaż 1,87. To jest moje życzenie na święta. Widzę, jakaś karta specjalna, będzie inform chyba. Tak jest. Hiszpania, prawy skrzydłowy, Sevilla, Arola Aparicio, 83. Bardzo dobrze, że trafiliśmy w sumie z tego informa, bo przyda się na jakąś rozbudowę po raz kolejny. U, dwa informy w tej paczki, nie są. Ej, to jest dobre, to jest dobre. Zagramy sobie te kwalifikacje, zdobędziemy 25 poziom, kolejny foderek i może będzie Mbappé skończony i zrobimy sobie ikonę. Dobra, jedziemy. Pewnie mi oddaje. Ale strzał, Haaland z lewej nogi, no nie zestraj się.
Podaj to, dawaj, dobrze, dobrze, lecisz. Okej, okay, ładny pas. Haaland. Haaland! I mamy 1-0. Dobra, to było słabe, ale jeszcze sobie odzyskałem piłeczkę. Ładnie, ładnie, McManaman. Doszytkowanie na Kantone, Kantona odbiór i gol! Mamy 2-0, pięknie. What the shit? Ale z drugiej strony, wiesz, jak dobrze grasz, to i ten mecz do innej bramki będzie git, nie? Dobra, Haaland, piękne wyjście! Czy to będzie 3-0? Opanowanie, strzał i... zrobiłem bolorola i się zesrał. Mikroruchy, mikroruchy, no do chuja, panowie. Ja przepraszam was, ale po prostu nie mogę opanować tych, kurde, swojej złości, bo naprawdę jest dramat po raz kolejny. Lewandowski! Golazo! Barcelońska gwiazda! Właśnie strzela zwycięskiego gola. Dobra, Cantona do zmiany, bo już jest totalnym, nie obrażając go, gównem. Po prostu zmienimy sobie go, bo no w tym momencie on już słabo gra. Widać, że ten movement jego tylko na podania, nic na strzały, nic już nie da rady. Dobrze, dobrze, brawo. Dobra postawa, ale to się odbija dziwnie. No, bardzo się odbija. I coraz ciężej się gra, bo to ostatnie minuty jednak. Brawo. Neymar. Dobra, mamy to, widzowie. Teraz spierdzieli tą akcję, ale dobrze jest. Okej, okay. I koniec, widzowie, koniec. Czemu to przepuścił? Nie wiem, dziwne, powiem, że dziwna akcja w ogóle. Ale dobra, jest okej, okay, jest okej. Okay. Teraz się wylewało już pod koniec, już gdzieś tak walka, utrzymanie tej piłki była bardziej jak strzelanie goli. I nawet źle to zagrał pod koniec, ale dobrze, że wygraliśmy, widzowie. I zobaczymy sobie, jakie paczki za Haalanda mamy odblokowane teraz. Widzowie, 25 expa na 25 poziom. Ale tutaj tak, mamy Haalanda. Aha, Zanetti'ego mam, bo to trzeba 13, jeszcze dwie bramki strzelić. No dobra, Zanetti odblokowany, nie wiem, dobra, to jest karta czy raczej słabo, wygląda na taką sobie w sumie, nie wiem, czy on nawet foderem nie było. Kończymy kwalifikację, dwie mega paczki, jakaś paczka rzadkich kart. Otwórzmy to sobie i zobaczmy, czy trafimy jakieś fajne walkouty i potem lecimy na paczkę 100 centurionów. Dobra, złota paczka rzadkich kart na początek za kwalifikację. Belgia, SN, 83 Mertens z Galatasaray, który chyba spadł do ligi Europy albo konferencji, nie pamiętam. Okej, okay, co w tej mega paczce mamy? Ameryczka, SPO. To może być walkout. Lavelle, 87. Idealnie właśnie na Kyliana Mbappé na skład 88. Niemcy, Esio, 84. Sule, o, i ta jego interwencja przy próbie strzelenia gola przez Mbappé na pustą bramkę. Niesamowity jest. Paczka 100 piłkarzy, 40 rzadkich kart, 35 srebrnych kart i do tego 25 brązowych kart. Po raz drugi, widzowie, dogryweczka po tej pierwszej paczce i zobaczymy, co tutaj się wydarzy. A widzę już kartę eventową, albo inform. Jest Nigeria napastnik Osimhen, ale zmienia go. Poczekajcie, to nie jest Osimhen eventowy na pewno. I zmienia go Hadji, foder. Okej, okay. Osimhen Hadji, Osimhen idealny na nową ewolucję, a Hadji na ewolucję dynastii, jeżeli się taka pojawi w ogóle w najbliższych dniach. Walkout, walkout. Zobaczmy, czy jakiś walkout będzie tym razem. Hiszpania, SP, Parejo. Nie, jakiś Milinkovic Savic? Nie wiem, nie, Milinkovic Savic to jest Serb. Luis Alberto, 8-4. Koniec, widzowie, koniec! Przed najważniejszą ligą weekendową, czyli przed Team of the Group Stage, gdzie możemy zdobyć naprawdę epickie karty. Kylian Mbappé został skończony, widzowie. Tydzień przed końcem FSBC i wejściu karty 93. Najważniejsze, że zawitał w naszym składzie i w końcu, widzowie, i w końcu możemy sobie nim zagrać i tyrać zawodników. Lewo, prawo, Mbappé bramka, backflipy, frontflipy, strzały z przewrotki, powershoty, finezje. Wszystko to w ten weekend będzie robione. A teraz, widzowie, ikona. No i mamy koniec, widzowie, 25 poziom zrobiony, czyli co oznacza, bierzemy na ikonę 87 paczkę 3 piłkarskich 87 plus kart. No, no to paczka 20 piłkarzy, niech będzie, zmieniam moje zdanie. Paczka 20 piłkarzy 83 plus i minimum 3 walkouty w tej paczce, będę wdzięczny, bo naprawdę potrzebuję zrobić tą ikonę. Jeżeli nie, no to wtedy zrobimy sobie paczki 10 piłkarzy, zrobimy sobie paczki piłkarzy 85 plus i na pewno skończymy tą ikonę jeszcze dzisiaj. Zaczynamy i zobaczmy. Karta eventowa prawdopodobnie, jednak nie złota. Anglia, prawobrońca, Trencik, walkout.
Barcelona, brąz, 8-7. 8-7 brąz, pojedynczy walkout. Zobaczmy, co w paczce. Inform i 8-4. Dzięki widzowie, że wybraliście mi tą paczkę. Paczka za 250 tysięcy, 1500 FC points, 60 rzadkich kart, 80 plus i do tego dwie gwarantowane 87 na potężną ikonę, więc otwieramy. I zobaczymy, czy będzie jakaś karta eventowa z tego. Mamy złotą kartę niestety. Podwójny walkout, Polska napastnik, Lewandowski. Lewandowski walkout, piękna karta na ikonę i pozmienia go Kevin De Bruyne. Co za wspaniała paczka. Muszę wam powiedzieć, że to jest potężna paczka za 1500 FC points. Naprawdę, ja się nie spodziewałem takich potężnych dwóch walkoutów. Ale zobaczymy, co jeszcze będzie w paczce, skoro mamy tutaj dwa takie 90-91. Endler! Ej, jaka to jest paczka do Polony! Co tu się dzieje? Inform jeszcze! No to pik 85+, przed ikoną o 19. Zobaczmy, czy z tego poleci coś potężnego i proszę, żeby to była karta eventowa. Yo! Ale jest inform! Albo walkout. Inform, oczywiście, że inform. No kurde, ja informa nie sprzepalę. Okej, widzowie. Paczka dwóch piłkarzy 85+, i z niej dwa walkouty. Ikona robiona już za moment. Oj, mamy kartę eventową! Portugalia, Esio? Ruben Dias podwójny oka. Czekajcie, ktoś go zmienia. Pytanie kto? Braut Bruns. To idźmy z tym. Na zakończenie dzisiejszych przygód, bo też bardzo dużo zrobiliśmy jak kwalifikacje, jak właśnie Mbappe, jak właśnie różne rozbudowy, z których trafiliśmy nawet spoko karty i ta paczka za 1500 dała nam sporo fajnego foderku. Paczka z podstawową lub ikony centurionów, ikoną centurionów 87+, będzie otwierana. Pytanie widzowie, co tam będzie? I zobaczmy, jaka narodowość nas zaskoczy. Oj, George Best widzowie! George Best! Jedyny taki kraj George Best w wersji podstawowej i jest to nawet bardzo dobra karta, można powiedzieć. Bardzo piękny dribbling, bardzo piękne tempo i dobre strzały na ten etap gry. Dla mnie jest naprawdę topka. Nie jest to jakiś taki, wiecie, wow, nie? Że powiem, wow, kurde, Brazylia, wow, ale trafię. To jest dobra karta, to jest zarobista karta. Cantona taki, można powiedzieć, wartości. A jego gwiazdki 4x4, 175 cm wzrostu. Na pewno zawita w moim składzie i zobaczymy, co on tutaj ugra. Legenda Manchester United. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!